W tym wypadku okazała się totalnie nietrafioną decyzją. Nie. Mamy rundę dla LDLC. No jak myślisz, czy tutaj będą w stanie Francuzi powalczyć? Będą w stanie ten wynik swój poprawić w tym spotkaniu? Mają takie fajne rurki, że trzymam za nich kciuki. Może jakby troszkę luźniejsze spodnie mieli, to by im się łatwiej grało. Nie wiem. Owszem, jesteś specjalistą od Counter-Strike'a oczywiście. Ale jesteś również takim, można powiedzieć, ekspertem, jeśli chodzi o samą Virtus Pro. No, znasz tych zawodników doskonale. No oczywiście, oczywiście. Znam się jak łyse konie, panie Pawle. A co chciałbyś wiedzieć? Co chciałbyś usłyszeć? No właśnie, czy może masz jakieś, wiesz, jakieś przecieki, jakieś takie informacje tutaj dla kibiców, dla fanów? No czy Virtus Pro jakoś specjalnie przygotowało się pod ten turniej? No bo nie oszukujmy, oni tutaj nie przyjechali w roli faworyta. Oni tutaj przyjechali w nowym składzie, tak? Pierwszy raz zobaczymy ich na lanie. No i też pierwszy raz tutaj zobaczymy ich na lanie właśnie jeszcze z Wegim, który tak naprawdę dołączył stosunkowo niedawno. Tak, tak. Z tego co ja słyszałem, Paweł, no nie przygotowywali się, nie chciało im się, skupili się na przyjemnościach i powiedzieli, co ma być, to będzie. Takie rzeczy słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, czy to są plotki. Tak, coś mi się takiego obiło mi się. Czyli tak troszeczkę idą na żywioł. Tak. Dobre trafienie na bombsidzie B. Tutaj jeszcze jest tylko jeden zawodnik, Happy, na podsadce. Ale czy on będzie w stanie w pojedynkę to wejście? No, tam chyba kura go troszeczkę przeskoczyła. No do kury strzelił, no taki stresowany chyba Happy. Odruchowo machnął, strzelił do kury. No i będą chować broń. Chociaż że trzeba duszenie zakładać, pętle na szyi. Oczywiście w przenośni mówiąc, w żargonie counter-strike'owym. Oczywiście Mateusz, nie przejmuj się, myślę, że nikt tutaj z obecnych, no nie wziął tych twoich słów na poważnie. Wiemy Simon jest, więc że wolę wytłumaczyć. A, rozumiem. Kiedy Gamer Legion stoi na tym besie, w cztery osoby praktycznie, to i tak Epsilon jest w stanie go zająć. Podłożyć bombę. Nawk tutaj troszkę świruje! Zobaczmy jeszcze Crucial, ale Nawk po raz kolejny, no. Fantastyczne dwa fragi. W BS-ie. Między tycami. I to wszystko to było. No takie. Takie widzisz, takie rzeczy przydarzają się również tutaj profesjonalistom. Zdarzają się takie sytuacje. Wydaje mi się, że on po prostu w locie został obity. Niefortunna sytuacja. Ale Psyno wygląda tutaj naprawdę dobrze na tym retake'u. Został sam awanek i niestety nic nie był w stanie zrobić na czterech przeciwników. Jakoś doprowadzić jakimś cudem do wyrównania. No bo nie oszukujmy się, tutaj Azjaci będą potrzebowali cudu. Nie wydaje mi się, żeby Francuzi wypuścili to zwycięstwo z rąk. Zobaczmy teraz jeszcze, jak świetnie sobie MPK poradził przy zachowywaniu tej broni. No to nie miało tak wyglądać. To oni mieli go upolować, a to on upolował ich. No mądrze się tu ustawił w tym besie. Wychylał tylko lewo, prawo, góra, dół. Tutti frutti. Azjatów nie ma. No ale widzimy, że Crucial, co on robi w tej rundzie? Trzeci frag już ze snajperki od tego zawodnika, ale ciągle jeszcze przy życiu pozostaje Kenny. Ten z jednym trafieniem, teraz jeden na dwóch. Zobaczmy, czy Kenny będzie w stanie to zrobić. Łobębem. Ależ tutaj mu kliknął. Znienacka, no i zobaczmy, jeden na jeden, dorzucony smoke. Spodziewa się Kenny, że rywal jest w drabince. Oj, teraz usłyszał, no dotknięcie, stąpnięcie. No i kto teraz wygra tę wojnę nerwów? Kenny czy Spellan? Oj, szukają się tutaj. Ale Spellan bardzo mądrze wykolegował Kennego. No i jednak Spellan. Dobrze uciekł tam za szóstkę. Chociaż uważam, że troszeczkę niepotrzebnie sobie stresu narobi zawodnicy Epsilon. No tutaj była runda 3-1, a Ken doprowadził naprawdę do stresującej dla nich sytuacji. Tu było takich jakichś negatywnych emocji na jego twarzy. Rupaka mówi, grajmy panowie, śpieszę się na Kepsa. MBK mówi, ale mam eleganckiego wąsa, mam nadzieję, że pokażą go w końcu na transmisji. Ale mi kciuk śmierdzi, aż odsunę go. A sobie poobgryzam. Co się stało, Mateusz? Nie, no trochę smutno się zrobiło.
Myślałem, że Izak się pojawi na transmisji. Ryczało coś? Serwer wyrzuciło, ale... Dlaczego nie wracają do gry? Może jakieś problemy są z przywróceniem rundy? Może będziemy od zera zaczynać spotkanie? No. Myślę, że tutaj zawodnicy Frostfire by się oczywiście ucieszyli z takiego obrotu sprawy. Jeśli mogliby zacząć jeszcze raz, no ale... Panie Pawle! Ale spójrz na tych Azjatów, jacy oni są masywni i tacy, rzekłbym, jak RPK, wyrośnięci. Myślisz, że oni są wyrośnięci? Ja bym powiedział właśnie, że oni są tacy raczej niskiego wzrostu i właśnie tacy... Ale co ty... Co ty mu, Paweł, przecież porównaj sobie te lewo-prawo. Zobacz na RPK. Jego hologram był taki samej wielkości jak... Azjaci, chyba, że to było edytowane. Wydaje mi się, że oni mogli ich tak, żeby właśnie nikt specjalnie się nie wyróżniał, po prostu wszystkich tak do, wiesz, jednej wysokości zrównać gdzieś tam mniej więcej. Ale tak, jest letank, co? Zobacz. O jest, aż zawolony się. To jest zawolny. A myślisz, że popili sobie wczoraj przed turniejem, czy raczej luźno? Powiem ci, bo taki zadowolony się o tych Francuzach słyszałem. Ja właśnie też słyszałem, że ci Francuzi to... No, tak... no. Ale może po prostu już troszeczkę zmądrzejli, to... Ciężko powiedzieć. Trzeba by się spytać, bo może ja napiszę SMS do NBK i będziemy mieli informacje z pierwszej ręki. Dwie snajperki, Sixer i Majer, ten drugi ustawiony na bananie i już z pierwszym trafieniem do swojej drużyny. A mam dla ciebie, Pawełku, pytanie za 5 punktów. W jakim języku komunikuje się drużyna LDLC? Wydaje mi się, że po francusku, panie Mateuszu. Dlaczego? No bo mają czterech Francuzów i Majera, który również po francusku mówi. Skąd informacja, że Majer po francusku mówi? Naprawdę? No tak. Nie, ale potwierdzone, czy mi szyjesz? Nie, potwierdzone info, panie Mateuszu. Ale to jest zawodnik, który potwierdzone we Francji mieszkał. Czat, czy potwierdzone... A, mieszkał, tak? Tak. Niesłychana historia, no niesłychana! Nie widziałem jeszcze takiego przypadku. Turek mówiący po francusku, to jest naprawdę... No, robi się Mateusz, naprawdę ciekawe spotkanie. Mateusz, że są osoby, które... z różnych krajów, które potrafią się posługiwać... różnymi językami. To jest, wiem, że to jest dla ciebie niesamowite, ale tak jest naprawdę na świecie. Paweł, jak żyjesz 16 lat, to ja nie widział Turka po francusku mówiącego. Ja ci przysięgam. A kebaby jadłem nieraz. Ale akurat naród turecki jest tak dość solidnie, wiesz, rozmieszczony po całej Europie. Mówią po niemiecku, po francusku. Myślę, dość wielu jest nawet takich... tutaj przedstawicieli. A to na pewno ciekawa sprawa, nie, ale może poruszymy ją kiedy indziej. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że Frostfire na pewno będzie starał się jakoś zaskoczyć, powalczyć. Porównajmy gabaryty. Mhm, i jak uważasz teraz? Nie mam zdania. No jednak tacy są mniejsi są jednak, no. Czyli jednak byliśmy świadkami troszeczkę tutaj fotomontażu. Hologramy zostały Azjatów powiększone. Niestety. No jeszcze wywiad z NBK-iem, jakbyś mógł z francuskiego przetłumaczyć Mateusz. Nie ma problemu. Prosiłbym tylko o ciszę. I podgłosić troszeczkę, panie realizatorze. Atakowaliście bez, fajnie to wyglądało, widać, że jesteście w formie. Co masz do powiedzenia tej meczu? Kasz, mapa taka już umierająca powoli, ale my tego Kasza umieliśmy grać, sam widziałeś. Wbijaliśmy smoki dymy mołotowy, no działo się. Typów nie znaliśmy, coś tam strzeloli, ale...
comment ces jours d'avance à toi. On t'a vu, t'as fait un petit quad qui te permet pas de récupérer le round, mais qui est très sympa à voir évidemment. Est-ce que c'était pour toi, à ton avis, un bon premier match pour se mettre en confiance pour la scène, même s'il y a eu quelques petits soucis dans l'ensemble? Jest Dzik z Krakowa, jest drużyna Wilki z Polski. Jest Dzik, bardzo się go boimy. Nawet jeśli przegramy mecz, to chłop ma 2 metry, źle się to może skończyć. Ja mam moje okulary, więc nic mi się nie stanie, ale koledzy nie mają żadnej tarczy ochronnej. Zastanawiamy się, czy z nimi wygrać, czy oddać mecz walkowerem. Decyzję podejmiemy. Dziękuję, dana question, c'est quelle équipe tu veux absolument battre sur scène, en tout cas, quel est le match que tu attends le plus personnellement? Vitality, chciałbym coś dodać jeszcze? Tak, tak, pozdrawiamy kanał Inetsaju, komentatorów najlepszych, Pawła Pawelczaka, Mateusza Pogowskiego i wszystkich tutaj widzów zgromadzonych. Bonne chance à vous, en tout cas, on peut applaudir une fois de plus NBK et ses teammates, Levitate, qui remporte. Mówił NBK, pozdrawiamy również. No, taki był wywiad. Świetnie, Mateusz. Świetnie, Mateusz, twoje doświadczenie międzynarodowe no, pozwoliło nam również na to, aby tutaj, to jest bardzo fajne, że możemy tłumaczyć bezpośrednio te wywiady z transmisji, także myślę, że tutaj należą się wielkie brawa dla Mateusza. Właśnie między innymi też dlatego go zaprosiłem. Zwłaszcza, że zawodnicy Sprout spodziewają się tego i leci pierwszy Speedy z tym Uzi. A jednak XMS go tutaj wyjaśnia. I po raz drugi XMS, po raz trzeci XMS, po raz czwarty! Łobębem! Ależ teraz XMS pozamiatał swoich rywali, do tego na pewno nie spodziewali się zawodnicy Sprout. No i takiej rundy myślę też potrzebowali gracze LDLC. So the first question I have, donc je vais poser la question en anglais encore une fois. The first question I have is, how do you train, do you prepare a match versus a team who never played before an official match? Donc comment est-ce que vous préparez un match contre un team who never played before an official match? Tak, no tak, tak. Really hard to no to nie jest taki stary wcale, to, że ma brodę, to też. Anything. We prepared ourselves. O, ciebie, na pewno młodszy. Checked our game plan. Thank you very much for the interview. Have good luck versus Vitality. Messieurs, back to the desk. Back to the desk. Back to... I wracamy do studia prosto z Charleroi.